Jest takie oklepane powiedzenie w środowisku piłkarskim, kiedy nie idzie, a wynik jest pomyślny, że jest lepszy niż gra. No dziś tak było, trzeba powiedzieć faktycznie, że mecz nasz słabszy. Myślę, że też dużo stresu. Wiemy, o co gramy. Liga jest bardzo trudna, wyrównana jak rok temu, a w tym roku jeszcze myślę bardziej trzeba się napocić, żeby mecze wygrywać. Ale chwała dziewczynom za to, że pomimo tak naprawdę męczarni wygraliśmy ten mecz i szacunek dla nich, że walczył do końca i zdobył 3 punkty. Na tle nieźle zorganizowanego zespołu z Wodzisławia Śląskiego u Bielszczanek rzucało się w oczy jeszcze brak zgrania. Tak, trochę zmiany. W składzie też próbujemy więcej grać piłką, a to zawsze jest obarczone błędami. Ale chcemy iść tą drogą, chcemy ten zespół rozwijać, więc na pewno tego nie zaniechamy. Natomiast trzeba mecz przeanalizować i zobaczyć, gdzie robiliśmy najwięcej błędów, żeby wnioski wyciągnąć i w kolejnym meczu, żeby nam lepiej się grało w piłkę. W kolejnym meczu, czyli? Z Resowią na Resowi za 2 tygodnie. Kolejny bardzo trudny mecz z pretendentem do awansu, także czeka nas kolejne mocne wyzwanie. Za to zyskujecie trochę czasu, tak potrzebnego do zgrania zespołu. Dokładnie tak. Ta przerwa jest nam potrzebna, jak pan powiedział, na zgranie. Fajnie też, że później za 2 tygodnie jest kolejna 3-tygodniowa i myślę, że po tych 2 meczach ta gra nasza będzie zdecydowanie lepsza dla kibiców, dla oka, bo oni tego oczekują i my też chcemy im to dać.